Merhaba, günaydın, dzień dobry. Przy mikrofonie Karolina Wandolszowska. Zapraszam Państwa na podcast w Szpilkach dookoła świata i rozmowę na tym, jak kształtują się relacje Turcja-Szwecja. Patrząc się na te relacje z dwóch perspektyw i patrząc się na je w taki sposób, żeby dojść do tego, co jest możliwe dla jednej strony, co jest możliwe dla drugiej strony i jak to wygląda właśnie patrząc, pamiętając, że polityka zawsze toczy się co najmniej w dwóch stolicach. Moim Państwa dzisiejszym gościem jest dr Damian Szacawa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, witam na nagraniu. Dzień dobry Pani Karolino, witam wszystkich, witam Państwa. Ja właśnie chciałam zaczynać od tej, głównie właśnie tutaj rozmawiać o Turcji i o Szwecji, dlatego że to jest jakby taki temat, który się pojawia w bardzo wielu jakby mediach w Polsce i nie tylko. Właśnie bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego Turcja blokuje przystąpienie Szwecji do NATO. Jakby Turcja, mówiąc o swojej perspektywie, mówi głównie o tym, że Szwecja, Finlandia również, ale jakby Finlandię tutaj może troszkę zostawmy, dlatego że jej te rozmowy idą znacznie lepiej niż Szwecji, że jest to takie miejsce, które przechowuje terrorystów, które jakby wspiera terroryzm, wspiera grupy, które Turcja uważa lub nie, znaczy uważa za terrorystyczne, a świat uważa lub nie. Mówię tutaj o partii pracującej Kurdystanu, którą Turcja uważa za organizację terrorystyczną, ale akurat w tym wypadku uważa tak również Unia Europejska i Stany Zjednoczone, o różnego rodzaju ruchach związanych z Kurdami w Syrii, między innymi tymi ludowymi jednostkami samoobrony, które Turcja uważa za jakby odłam PKK, ale jakby tego już nie uważają inne kraje zachodnie, oraz za przedstawicieli ruchu Gülena, czyli tego ruchu, który, ja przypomnę, doprowadził do tego nieudanego, według Turcji, według prezydenta Erdoğana, to zaznaczmy, doprowadził w 2016 roku tego nieudanego puczu, jakby, że przedstawiciele tych ruchów znaleźli schronienie w Szwecji, że Szwecja nie zgadza się na ich deportację oraz na to, że jakby wspiera finansowo do tego te ugrupowania. W mediach tureckich pojawiają się informacje o tym, że PKK używa szwedzkiej broni do walki z Turkami, że ludowe jednostki samoobrony i nie tylko, tylko właśnie te jednostki kurdyjskie w Syrii są finansowane między innymi przez rząd Szwecji, że Turcja nie zgadza się na deportację, a do tego, że Szwecja nałożyła, to jest akurat jakby tutaj kolejny punkt sporny, nałożyła w 2019 roku, czyli po tej inwazji tureckiej, ofensywy na Syrię, embargo na sprzedaż broni do Turcji. Jakby Turcja podkreśla ze swojej perspektywy, że Szwecja nie jest gotowa na rozmowę, ponieważ na razie jedyne, co się zgodziła, to zmniejszenie tego embarga i jakby nawet w dzień, w którym były prowadzone rozmowy w Turcji, w mediach publicznych szwedzkich, znaczy tych, tak, w mediach publicznych w Szwecji występowała jedna z kurdyjskich parlamentarzystek do szwedzkiego parlamentu. Turcję, osobie prezydenta Erdoğana, ale nie tylko, bardzo taka postawa oburza, postawa Szwecji, która jakby nie chciałaby się porozumieć. A jak to jakby wygląda z perspektywy szwedzkiej? Jak tam właśnie mówi się o tym, czego żąda Turcja? Czy to jest w ogóle jakby możliwe ze szwedzkiej perspektywy do spełnienia, biorąc pod uwagę choćby dużą mniejszość kurdyjską, czy no choćby parlamentarzystów kurdyjskich jakby w parlamencie szwedzkim? Jak to w ogóle jest odbierane i czy w ogóle Szwecja jest chętna na rozmowę, czy jakby wykazuje taką chęć? Czy jakby to wszystko jest dla niej w ogóle nie do przyjęcia? No uważam, że nie ma o czym rozmawiać, bo przecież i tak zostanie przyjęta do NATO. Bardzo wiele wątków, prawda? Zrobiło nam się z tego, wydawało się, tak bardzo szybkiego procesu, którym miało być rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o dwa państwa nordyckie, o Finlandię i Szwecję. I ja się zgadzam z tym, co pani powiedziała. Generalnie z Finlandią nie ma problemu. Nie ma problemu tych relacji turecko-fińskich. To one oczywiście, te żądania, które Turcja wystosowała, one są do obu państw, natomiast dużo większe emocje i pewnie też trochę niezrozumienie budzi ta kwestia Turcja, Szwecja, mniejszość kurdyjska. I faktycznie może warto byłoby sobie uświadomić, że w Szwecji żyje około 100 tysięcy Kurdów. Ta społeczność, wspólnota kurdyjska w Szwecji liczy około, według różnych szacunków, około 100 tysięcy ludzi z różnych państw, tak? No bo Kurdowie pochodzą z Turcji, z Iraku, z Iranu, Syrii i Libanu.
też w Turcji żyje około 150 tysięcy Turków. To też jest bardzo duża diaspora, jedna z większych. I teraz ta kurdyjska diaspora ma swoich reprezentantów w parlamencie. Wybory do parlamentu szwedzkiego, do Riksdagu, były 4 lata temu, w 2018 roku, we wrześniu. Teraz czekają nas kolejne. No i spośród około chyba 20 kandydatów wtedy kurdyjskich kandydowało, 6 zostało wybranych. Tak? Oni są w różnych partiach, czy to są socjodemokraci, czy to są partia liberalna, partia lewicowa, no w zasadzie Aminech Kakabaweh, taka najbardziej znana kurdyjska działaczka pochodząca z Iranu, no w tym momencie tak naprawdę opuściła już tą partię lewicy. Nawet jest wśród szwedzkich demokratów przedstawiciel Kurdów. Więc jest to dość ważny problem. Dlaczego? No, dlatego, że o ile w przypadku Finlandii poparcie dla członkostwa w NATO jest bardzo wysokie, o tyle w przypadku Szwecji jest ono, powiedziałbym, bardziej zniuansowane. Wystarczy wspomnieć, że raport bezpieczeństwa, który poprzedzał decyzję rządu o tym, żeby wystąpić z wnioskiem akcesyjnym do NATO, on został w takiej części, powiedzmy, ogólnej, opisującej zmianę bezpieczeństwa dla Szwecji, został poparty przez wszystkie partie, które są obecne w parlamencie. Natomiast jeśli chodzi już o jakieś konsekwencje członkostwa w NATO dla Szwecji, nie zostały poparte chociażby przez partię Zielonych. Tak? Czyli nie ma takiej jednolitości. Nie ma jednolitości również wśród partii rządzącej, czyli wśród socjaldemokratów. Tam wyraźnie wybijały się głosy, które były przeciwko porzuceniu tej 200-letniej polityki neutralności. Natomiast to wszystko zostało tak jakby przeciągnięte, czy też zostało podsumowane decyzją rządu, który stwierdził, że jest większość, nie było głosowania, ale jest większość za wstąpieniem Szwecji do NATO i Szwecja ten wniosek złożyła razem z Finlandią. I teraz co się stało? Znaczy, dlaczego my o tym w ogóle rozmawiamy? No dlatego, że chwilę po tym okazało się, że ta procedura przystąpienia będzie dość trudna, ponieważ bardzo takie trudne żądania, albo na początku nawet powiedziałbym niesprecyzowane żądania, postawił prezydent Turcji. I co się stało dalej? No, Szwedzi stwierdzili, że są tym zaskoczeni, natomiast przewidywali, że... przepraszam, to, że Szwedzi byli zaskoczeni, bo to... Te jakby trudne relacje w kontekście właśnie tych wszystkich organizacji, które już wymieniłam, to jakby przecież nie narodziło się teraz. To jest jakby konflikt na linii Szwecja-Turcja już od dłuższego czasu, prawda? Nie, no dokładnie. Znaczy dlatego mnie też zdziwiło to, że Szwedzi byli tym zaskoczeni. Być może byli zaskoczeni tym tonem, tak, który się pojawił ze strony prezydenta Turcji Erdogana. Być może również czymś innym. Przewidywali, że to będzie nic tak naprawdę trudnego, że dadzą radę się dogadać. I odpowiadając na pani pytanie, tak, Szwedzi są otwarci na negocjacje. Zresztą to było widać, bo już kilka delegacji tak jakby wyleciało i wróciło z powrotem do Szwecji. Podsumowanie tych delegacji no w zasadzie jest takie najlepsze, dyplomatyczne, toczy się konstruktywny dialog. Ale jeżeli się zapytamy, jeżeli w zasadzie nawet premier Szwecji Magdalena Andersson była zapytana, no dobrze, ale na czym ten konstruktywny dialog polega? Znaczy, co zostało ustalone, co jest jeszcze do rozwiązania? No to stwierdziła, że no, trudno wchodzić jeszcze głęboko w szczegóły, ponieważ wszystko jest jeszcze negocjowane. Czyli widać, że to nie będzie wcale takie łatwe i takie proste, żeby spełnić te żądania, które zostały później sprecyzowane. I teraz w zasadzie można powiedzieć, że Szwedzi zdają sobie sprawę, że to embargo na broń, które zostało nałożone na Turcję w związku z jej polityką wobec konfliktów w Syrii,
jest nie do pogodzenia z członkostwem w NATO. Rząd szwedzki prawdopodobnie już to sobie uświadomił, ale też trzeba zwrócić uwagę, że rząd szwedzki jest troszeczkę inaczej skonstruowany wewnątrz niż na przykład, nie wiem, inne rządy, tak? Tam rząd w pewien sposób zarządza, natomiast dość dużą dozę autonomii mają różnego rodzaju agencje, inspektoraty. To było doskonale widać chociażby w przypadku pandemii, tak? Gdy tutaj rząd mówił, że on w zasadzie nie zajmuje się pandemią, ponieważ od tego jest specjalna agencja, która ma określone umocowanie. Tak samo jeśli chodzi o eksport broni. Cały eksport broni w Szwecji jest kontrolowany przez inspektorat, przez Agencję Produktów Strategicznych. I w zasadzie można powiedzieć, że i to zostało też powiedziane, że no nie ma jako takiego embarga na broń dla Turcji już w tym momencie. Każdy wniosek o eksport broni jest oceniany niezależnie i jest oceniany w zależności od uwarunkowań, które są, więc szef tego inspektoratu stwierdził, że szanse wydania pozytywnej decyzji na eksport broni są większe, jeśli państwo odbiorcy jest sojusznikiem. Więc to generalnie można powiedzieć, że jest w jakiś sposób rozwiązane. Nie wiem, czy do końca, czy to jest po myśli Turcji. Wydaje mi się, że nie, dlatego że Turcja, wydaje mi się, że chciałaby taką otwartą deklarację, że jakby to embargo jest zniesione, właśnie żeby pokazać, prezydent Erdoğan też potrzebuje swojego własnego społeczeństwa, pokazać, że on to jakby wynegocjował. Tym bardziej, że ten eksport jakby nie jest duży, w sensie jakby ta wymiana handlowa akurat w tym sektorze nie jest duża, więc jakby bardziej chyba chodzi o gest symboliczny, ale mnie jakby bardzo zaskoczyło właśnie to, w jaki sposób jakby Szwecja to przedstawia, to co pan przed chwilą właśnie powiedział, że te rozmowy konstruktywne są prowadzone, bo jakby z perspektywy tureckiej jest to wręcz pokazywane bardzo często, że rozmawiamy, ale to nic nie przynosi, bo tutaj Szwecja nie robi zbytnich postępów. Ale chciałabym się zapytać, po pierwsze, czy jest jakby szansa, że Szwedzi na przykład przestaną popierać Kurdów w Syrii, dlatego że te roszczenia, które ma Turcja, w sensie te warunki, które postawiła, jakby ja nie wierzę, że ona, może nie ona, może jakby mówiąc tutaj akurat Turcja, będę miała na myśli prezydenta Erdoğana oraz jego rząd, ale głównie jego, bo to on jest tutaj osobą jakby decyzyjną we wszystkich sektorach. Jakby on negocjuje wysoko, ale zazwyczaj negocjuje mimo wszystko z jakąś dozą racjonalizmu w tych swoich jakby tutaj oczekiwaniach. I wydaje mi się, że on jakby nie liczy na to, że faktycznie, nie wiem, deportuje się tę osobę, która chce jakby ze Szwecji, że jakby zostaną jakby pociągnięcie z odpowiedzialności Szwecji, tylko bardziej wydaje mi się, że on negocjuje na to, patrząc się jakby nawet na zapowiedzianą ofensywę, że jeżeli państwa zachodnie nie będą wspierać Kurdów w Syrii, a przy okazji jakby nie będą im na przykład tak jak w wypadku Szwecji jeszcze dostarczać pomocy finansowej, no to wtedy jemu będzie łatwiej jakby poszerzyć ten korytarz bezpieczeństwa, który ma, czy ten tą jakby strefę bezpieczeństwa, którą sobie wynegocjował w 2019 roku między innymi ze stroną rosyjską, do właśnie przesunąć do tego momentu, który został wynegocjowany, czyli pogłębić ją do 30 km w głąb. I że to jest, tak mi się wydaje w tym momencie, patrząc na politykę turecką, jakby takie główne założenie, żeby tutaj uzyskać trochę taką wolną rękę trochę w Syrii. Czyli w ogóle coś takiego jest dopuszczane jakby z perspektywy Szwecji? Czy się wydaje, że jest jakby dopuszczalność, jakby oburzenie choćby wewnętrzne będzie na tyle duże, że raczej nie ma co liczyć na to, że Szwecja po prostu wyrazi zaniepokojenie i przejdzie do porządku dziennego i nie będzie już jakby wspierać Kurdów w Syrii? Ja pytam też dlatego, że jakby w wypadku Turcji akurat te jakby tutaj postawione żądania w stosunku jakby do Szwecji, one się cieszą dużym poparciem społecznym tak w ogóle. W sensie jakby Turcy bez względu generalnie na to, na jaką partię głosują, jakie mają poglądy polityczne, oczywiście jakby z pewnymi wyjątkami, jakby popierają to, że do NATO nie powinien wejść kraj, który jakby działa przeciwko interesom tureckim, a oni PKK postrzegają również bardzo często nie tylko wyborcy AKP i MHP, tylko również wielu innych Turków,
jako takie zagrożenie tureckiego bezpieczeństwa i terroryzm. Więc jakby tutaj w miarę to społeczeństwo jest, mówi jednym głosem, że jakby te żądania są prawidłowe, bo musimy dbać o to, żebyśmy nie mieli państw, które będą nasze bezpieczeństwo jakby podważać wewnątrz struktur. A jak to jakby wygląda właśnie z tej drugiej strony, z strony szwedzkiej? Czy jest jakby szansa na to, żeby wycofać poparcie dla Kurdów? Czy jakby jest to możliwe, patrząc się na politykę szwedzką? I jak społeczeństwo jakby się do tego odnosi? Czy jakby Szwedzi się jakoś odnoszą do tych roszczeń tureckich? Znowu mamy kilka wątków, nie? więc tak. No nie jest łatwo, ale to właśnie pokazuje, jak bardzo jest to złożone, prawda? Że jakby nie mówimy o takich prostych, tak, nie, mamy żądania, będziemy negocjować, że to wszystko jakby na siebie wpływa wzajemnie. Prawda? Piękne skomplikowanie. Wydawałoby się, że bardzo mocno się różnią te państwa od siebie, a tutaj takie bardzo mocno powiązanie. I teraz faktycznie w debacie w Szwecji jest bardzo wiele głosów. Ja się z nimi zgadzam. I to jest też nawiązanie do tego, co pani powiedziała, że w wielu przypadkach te żądania prezydenta Erdogana, one są tak naprawdę, mają ten charakter wewnętrzny, prawda? One są skierowane do wyborców. Wiemy, jaka jest sytuacja w Turcji, wiemy, że w przyszłym roku są tam wybory prezydenckie, wiemy, jak wygląda kwestia gospodarki. My mówimy w Polsce o inflacji, która tam jest, nie wiem, 14%. W Turcji, jeśli mnie pamięć nie myli, to jest około 70%, prawda? Więc to jest takie dość... To jest oficjalnie 70%. A właśnie. To jest 140, więc jakby... No właśnie, więc to są tak naprawdę bardzo poważne problemy dla prezydenta Erdogana. I teraz nic dziwnego, że on próbuje znaleźć jakieś pole, na którym będzie mógł zyskać punkty procentowe dla siebie. Tak? I tutaj to, co pani powiedziała, czyli to, że PPK jest postrzegana jako organizacja terrorystyczna w Turcji i w zasadzie tak jest traktowana. To nie jest też nic nowego dla Szwecji, ponieważ też to padło na początku naszej rozmowy. Unia Europejska, cała Unia Europejska uznaje PPK za organizację terrorystyczną. Szwecja również od samego początku uznaje PPK za organizację terrorystyczną. Więc to jest pierwsza kwestia. Teraz druga kwestia. Pojawiły się bardzo takie mocne żądania ekstradycji uchodźców politycznych, którzy znaleźli schronienie w Szwecji. I mam wrażenie, że w ostatnim czasie mamy lekko spuszczone ciśnienie ze strony prezydenta Erdogana, że tak się wyrażę, albo ze strony jego doradców, bo pojawił się artykuł w The Economist, gdzie w zasadzie oni już nie stawiają tej sprawy tak jasno. A warto sobie przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno ambasador Turcji w Szwecji, pytany o to, kto powinien podlegać tej ekstradycji, tak, no to powiedział, że nawet potwierdził, że powinna zostać wydalona do Turcji członkini parlamentu szwedzkiego, o której już mówiliśmy, czyli Aminech Kakabawech, która nie jest obywatelką Turcji, nie ma obywatelstwa tureckiego. Później ambasador się tłumaczył oczywiście, że został źle zrozumiany, ale już samo to pokazuje, że te oczekiwania były takie dość mocno na wyrost. Natomiast Turcja wciąż żąda czegoś, co jest niemal równie trudne do, nie wiem, no jest pora poobiadowa, więc powiem, niemal trudne do strawienia dla strony szwedzkiej, jak ta wcześniejsza ekstradycja, mianowicie całkowitego zaprzestania wszelkich, finansowania wszelkich zorganizowanych działań kurdyjskich, które można powiązać z PPK. No i teraz tak, PPK już mówiliśmy, że jak jest traktowane, natomiast nie jest tak traktowane syryjski, powiedzmy, odłam PPK, tak, czyli YPG. I tutaj tak naprawdę jest bardzo duży problem, bardzo duże wyzwanie, ponieważ Szwecja stara się tak naprawdę w jakiś sposób zaostrzyć
przepisy dotyczące terroryzmu, finansowania terroryzmu. Szwecja robi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić, że żadne z jej dotacji dla strefy kontrolowanej przez YPG w północnej części Syrii nie mogą być, tak jakby nie mogą trafić bezpośrednio do YPG. Natomiast no, wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie, czy też tak na dalszą metę, jest to niemożliwe. I teraz, jeśli nowe realia, a więc żądania tureckie, zmuszą Szwecję do zdystansowania się od tego terytorium Rojawy, to będzie to bardzo duże rozczarowanie dla mniejszości kurdyjskiej, która zamieszkuje Szwecję. Ale no właśnie, ale to nie będzie tak jakby katastrofalne dla tej kurdyjskiej mniejszości w Syrii, jeśli inne państwa będą zapewniały im wsparcie. No i to teraz warto sobie wrócić do tego pytania, do tego stwierdzenia, że no właśnie ta cała skomplikowana mieszanka Syrii, konfliktu wewnętrznego w Syrii, powoduje, że tak trudno nam się tutaj znaleźć jakieś wspólną nić porozumienia. Ponieważ Turcja i Szwecja doskonale o to wie, Turcja traktuje te odłamy PPK, które znajdują się w Syrii, jako coś bardzo mocno powiązanego z Syrią. Tymczasem inne państwa członkowskie NATO, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, ale również chociażby państwa Zachodu, takie jak Szwecja, nie traktują, tak, nie wiążą YPG z PPK wprost, tak, bo tutaj jest kwestia tego, z kim należało współpracować w trakcie konfliktu, w trakcie wojny z tak zwanym państwem islamskim i z reżimem Bashara al-Assada. Więc to już jest... Pozwolę sobie przypomnieć, że w 2015 roku przecież jak było właśnie, również Turcja blokowała wtedy na szczycie NATO, wtedy akurat tą wschodnią flankę, to właśnie chodziło o uznanie tych ludowych jednostek samoobrony za organizację terrorystyczną, do czego jakby nie doszło, więc to jest ten rozdźwięk między innymi. Prawda, a było jeszcze, i to było jeszcze dalej, bo ponieważ w międzyczasie zmienił się też prezydent w Stanach Zjednoczonych i pamiętamy, że za Donalda Trumpa, gdy Turcja zajęła dużą część tego terenu przygranicznego, na co pozwolił prezydent Donald Trump, to wtedy w mediach szwedzkich on został no, obwołany no, w zasadzie zdrajcą dla tej sprawy. Więc to jest dość kluczowe. I teraz co nam jeszcze zostało? Więc gdyby Szwecja się na to zgodziła, bo cały czas trwa debata, cały czas trwają konsultacje pomiędzy rządem szwedzkim a rządem tureckim w tej sprawie, nie jest jeszcze wprost pewne, ja nie wiem i Szwedzi też tego nie wiedzą, jak to zostanie rozwiązane. Mówię, że Szwedzi o tym nie wiedzą na podstawie tego, że chociażby członkini Partii Zielonych, byłego koalicjanta Szwecji w parlamencie, ostatnio zaproponowała, czy też wezwała minister spraw zagranicznych Ann Linde do takiego dostawienia się na takie wysłuchanie przed Komisją Spraw Zagranicznych, po to, żeby właśnie minister spraw zagranicznych zrelacjonowała, jak wyglądają te rozmowy, jakie są tak naprawdę realne oczekiwania i czy będzie to groziło tym, że Szwecja wycofa się ze swojego, w jakiś sposób będzie musiała zrewidować swoją politykę zagraniczną wobec tych kwestii, bardzo politykę zagraniczną, przypominam, która jest określana jako feministyczna polityka zagraniczna, oparta na przestrzeganiu chociażby praw człowieka, równouprawnieniu płci i tak dalej, i tak dalej. I teraz to jest jedna strona i druga strona jest taka, że w Szwecji Szwedzi zadają sobie takie pytanie, do jakiego sojuszu tak naprawdę my zmierzamy i jakie będą konkretne
ograniczenia płynące z członkostwa w sojuszu dla naszej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli sobie weźmiemy raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat Turcji, to, no to tam się pojawia, że pojawia się w zasadzie taki opis, że poszanowanie praw człowieka, demokracji i praworządności ulega ciągłej erozji w tym państwie. Tak, więc to jest pytanie, czy Szwedzi chcą być w sojuszu z Turcją? I to jest takie pytanie na szybko, na już. Dziękuję właśnie za to wytłumaczenie, dlatego że co stanie się w Syrii, to jakby co się stanie z Kurdami w Syrii, to jest jakby w ogóle, myślę, że pytanie, które się będzie rodziło często w przeciągu najbliższych tygodni, dlatego że właśnie od podstawy międzynarodowej między innymi pewnie będzie zależało to, czy Turcja będzie, czy będzie kolejna ofensywa, jak tak, to na jaką skalę i co ona przyniesie, bo właśnie wydaje mi się, że to jest również przedmiotem różnego rodzaju rozmów, tym bardziej, że rozmawiamy teraz na podstawie tego, co wiemy, a w polityce często jest tak, że wiele rzeczy jednak nie przedostaje się do opinii publicznej, czy to w ogóle, czy to tak od razu, więc może tam są jeszcze tematy różnego rodzaju, o których nie mamy pojęcia. Na pewno są. Na pewno jest tutaj ta kwestia chociażby taka, jaki byłby idealny scenariusz dla Ankary, prawda? No. Bo tutaj pojawia się na przykład kwestia zaangażowania Stanów Zjednoczonych i kwestia tego, że członkostwo Finlandii i Szwecji było jest bardzo mocno wspierane przez decyzje, które były podejmowane przez wsparcie ze strony innych państw europejskich, Stanów Zjednoczonych, tak? Więc pewnie, znaczy moim zdaniem, ja nie jestem specjalistą od Turcji, ale z perspektywy Szwecji i z perspektywy Turcji, no to idealnym scenariuszem dla Ankary byłaby taka kapitulacja Szwecji wobec tych żądań tureckich, bez konieczności angażowania się Stanów Zjednoczonych w rozstrzygnięcie sporu. Tylko pytanie... No chyba, że Stany Zjednoczone przyszłyby z czymś dodatkowo, w sensie jak gdyby przyszły z F-16, z modernizowanymi czy czymś takim, to myślę, że to również byłoby bardzo tutaj nęcące dla strony tureckiej. Na pewno ta kapitulacja byłaby oczekiwana, ale ja nie wiem, czy w ogóle patrząc się na Turcję, czy prezydent Erdoğan w ogóle jakby brał pod uwagę, że tak duże żądania mogą zostać spełnione. Wydaje mi się, że jednak to od razu już były postawione żądania, które miały w założeniu to, że będziemy z nich trochę schodzić i będziemy próbować jakby do czegoś dojść, tym bardziej, że jakby z perspektywy polityki wewnętrznej, to tak naprawdę dużo ważniejsza dla prezydenta Erdoğana w tym momencie jest ta strefa bezpieczeństwa poszerzona w Syrii, niż jakby deportacja na przykład tych wszystkich wskazanych osób związanych z tymi różnymi grupami, o których się mówili, dlatego że jest to kwestia możliwości przesiedlenia Syryjczyków, którzy są w Turcji, do tych stref, gdzie są przecież już budowane teraz domy modułowe w tej części, która już jakby jest turecka, no jest jakby pod protektoratem tureckim. A tak naprawdę no, z samej ekstradycji to byłoby jedynie jakby korzyści takie wizerunkowe na zasadzie, no dopnęliśmy swojego, no i jakby teraz ci ludzie są skazani, bo my uważamy ich za terrorystów. Ale w sumie nie będzie... Tym bardziej, że tam była mowa o około 30 osobach, które... Tak, ja się spotkałam 33, miałaby... tak, 33, chyba 14 w innej wersji, ale tak, no maksymalną ja znalazłam 33 osoby, które Turcja chciała. Tak, więc to jest tak naprawdę niewielka ilość osób, ale też jest jeszcze jedna kwestia, która tutaj no, nie powinna nam umknąć. To znaczy, że w trakcie tych negocjacji tak naprawdę żaden Szwed nie powie, że te osoby zostaną, że te osoby zostaną wydalone ze Szwecji. One tam przebywają na podstawie decyzji sądu, który udzielił im azylu, mają status uchodźców politycznych, ponieważ byli prześladowani. Szwecja jest państwem prawa i to też się bardzo mocno przebija w komentarzach. Żaden polityk nie może decydować, że jakaś osoba, której udzielono schronienia, zostanie wydalona tylko na podstawie żądań autorytarnego reżimu, jak często jest postrzegana Turcja, ponieważ to by w zasadzie godziło w podstawy praworządności w Szwecji. Więc to też nam nie powinno unikać. To nie w Szwecji, to nie ministrowie decydują, kto ma otrzymać azyl. Kropka. Tak, to jest bardzo, bardzo widoczna w tych rozmowach różnica postrzegania prawa, praworządności, tego, co można kazać na przykład sędziom, a czego nie kazać, jak właśnie co uważamy za terroryzm, bo okazuje się, że jakby Turcja
zupełnie inne rzeczy uważa już za terroryzm niż na przykład Szwecja. Czyli jakby dla Turcji samo właśnie promowanie PKK już jest promowaniem terroryzmu i jakby powinno za niego spotkać kara, a tutaj rodzą się pytania, czy na pewno, czy ci ludzie są związani z PKK, czy nie, jak to wygląda. Jakby tutaj jakby jest bardzo wiele stycznych, które nam się pojawiają i myślę, że te negocjacje nie będą łatwe, choć mnie bardzo jakby tutaj, ja cały czas podkreślam, że Stany Zjednoczone wypowiadając się na ten temat mówią, że nie będzie problemu i szybko one miną, więc jakby wydaje mi się, że to jest jakby taki głos, który mówi, że ten problem jest bardziej rozwiązywany niż jakby jest to przedstawiane, ale przynajmniej od strony tureckiej jakby jest to na razie takie bardzo ostre powiedzenie, że dopóki Szwecja się nie ugnie i nie przestanie wspierać terroryzmu, choć faktycznie jakby ta kwestia deportacji w ostatnich dniach się dużo rzadziej już pojawiała w tureckich mediach niż właśnie kwestia wspierania jakby finansowego Kurdów, między innymi w Syrii, ale też w PKK, że jakby właśnie bardzo w dalszym ciągu jest to bardzo tak jakby pokazane jako niechęć Szwecji do ustępstw i rozmawiania z Turcją. Przynajmniej tak to właśnie wygląda z tureckiej perspektywy. Więc myślę, że te najbliższe dni również będą ciekawe właśnie w tym zderzeniu jakby różnego patrzenia jakby na to, co jest jeszcze w majestacie prawa, a co już nie jest, co jakby się należy, a co nie, do czego jesteśmy się w stanie posunąć. Dlatego, że właśnie to rodzi takie pytanie w ogóle o to, jaki jest ten sojusz, co jest w nim najważniejsze i do jakich momentów jesteśmy w stanie dojść, żeby ewentualnie dojść do porozumienia, czy żeby przenegocjować to, co jest dla nas ważne. Myślę, że to takie pytanie otwarte jasne, na koniec. Jasne. Znaczy, ja bym powiedział jeszcze może w ten sposób, bo mamy określone, tak jakby określone interesy obu stron. Z punktu widzenia Szwecji i Finlandii, ich interesem jest jak najszybsze włączenie się do, pełne włączenie do sojuszu, czyli objęcie gwarancjami chociażby płynącymi z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, dlatego że wszyscy sobie doskonale zdajemy, że to największe niebezpieczeństwa są w tym okresie przejściowym, prawda? Pomimo tego, że mamy że te państwa mają gwarancje ze strony innych aliantów, to te gwarancje to nie jest jednak to samo, co pełne członkostwo w sojuszu. I teraz inna, czyli krótko mówiąc, w perspektywie krótkoterminowej Ankara ma wszelkie możliwości opóźniania formalnego przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO. Ale w dłuższej perspektywie jej opór tak naprawdę to jest gra o bardzo wysoką cenę, którą ja się zastanawiam tak naprawdę, czy Erdogan, czy Ankara jest w stanie zapłacić. Dlatego, że z mojego punktu widzenia niewiele państw potrzebuje NATO bardziej niż Turcja. Gdyby Turcja była w stanie w sposób wiarygodny zagrozić wyjściem z NATO, jeżeli tam miałyby się znaleźć Szwecja i Finlandia, to miałaby lepsze karty w ręku, ale nie może. Bo gdyby Turcja nie była członkiem NATO, to zapłaciłaby wysoką cenę za swoją odważną i czasami zbyt agresywną politykę zagraniczną wobec sąsiadów. Bez członkostwa w NATO Turcja nie mogłaby sobie pozwolić na naruszanie przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych Grecji w taki sposób, jak to czyni obecnie. Nie mogłaby rzucać wyzwania francuskiej marynarce wojennej bez liczenia się z konsekwencjami, a również nie zapominajmy, kto jest po drugiej stronie Morza Czarnego. Turcja również potrzebuje NATO jako ubezpieczenia przed Rosją. A mamy jeszcze cały kontekst niestabilnego Bliskiego Wschodu. Więc ja w dłuższym terminie jestem optymistą, znaczy wiem, bo to jest jeszcze kwestia tego sposobu negocjowania, sposobu podchodzenia, prawda, innej kultury politycznej, o której pani mówiła. Więc o ile w krótkiej perspektywie to faktycznie może być problem i jest to dość duże wyzwanie dla dyplomacji obu państw, czy też również dla dyplomacji państw sojuszu, bo to też, proszę zwrócić uwagę, podważa jednak trochę wiarygodność całego sojuszu. Sojuszu, który wcześniej mówił, że jest polityka otwartych drzwi i że te państwa będą bardzo szybko zaproszone i czy też dopuszczone do członkostwa w NATO, a teraz nie jest to takie oczywiste. Więc to też jest nie tylko... Turcja dalej podkreśla, że ona jest za rozszerzeniem, jakby jest tutaj zwolennikiem. Ja się całkowicie z panem zgadzam, dlatego że ja też uważam, że Turcja nie może sobie pozwolić na to, żeby wyjść z NATO
nie może sobie też pozwolić na to, żeby zniechęcić kraje NATO, dlatego że to jest jakby jedyna szansa, kraje zachodnie jest jedyna szansa dla tureckiej gospodarki. Więc ja jestem przekonana, że prędzej czy później jakby dojdą do porozumienia. Ja nawet nie do końca jestem, śmiem twierdzić, że już do jakiegoś porozumienia jakby kraje te i jakby inne kraje, które są w to zaangażowane, dochodzą, tak mi się wydaje, jakby czytając choćby doniesienia, choć jeszcze nic jakby nigdzie nie padło, więc na razie to jakieś takie rozmowy może kuluarowe, może po prostu jestem zbyt optymistyczna, ale jestem przekonana, że w dłuższej perspektywie jakby Turcja na pewno się zgodzi i od samego początku jakby tutaj jestem na tym stanowisku, że to jest próba negocjowania, ale to i tak te negocjacje skończą się z tym, że w końcu jakby powie, że ona jakby znosi tutaj swój sprzeciw co do dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO. Mhm. Tak, i jest zgadzam się. Na jakim etapie już zgadzam teraz się, jesteś? Tak. Więc myślę, że to będzie w ogóle ciekawe właśnie z wielu perspektyw. Obserwowanie jakby kolejnych negocjacji, tego ile zajmą, ale również jakby z obserwowania tego, na jakie ustępstwa są w stanie pójść kraje, nie tylko Szwecja i Turcja, ale jakby też kraje inne będące w sojuszu, szczególnie Stany Zjednoczone, i jakby na co przymknąć ewentualnie oko albo do czego dopuścić, bo mnie na przykład bardzo interesuje, ale to już jakby jest całkowicie otwarte pytanie, jakby właśnie co się stanie, jeżeli Turcja w tym momencie rozpocznie ofensywę w Syrii. Czy jakby te kraje po prostu wyrażą swoje zaniepokojenie, ale jakby będą mieć na uwadze, że to jest cena za to, żeby Turcja przestała blokować i ten kawałek poszerzyła sobie swojego terytorium, bo to jakby chodzi o poszerzenie do 30 kilometrów, czyli to jakby do czego doszła z Rosją w 2019 roku. Czy jakby mimo wszystko zareagują, w sensie jak bardzo to, co się dzieje, jest również konsekwencją tych rozmów, które już są. Ale ja myślę, że to jest jakby pytanie takie całkowicie otwarte i tylko przyszłość nam przyniesie na nie odpowiedź. Bo jest tu bardzo dużo znaków zapytania, które chyba jedynie ci najbardziej poinformowani byli w stanie odpowiedzieć, czy są takie rozmowy w ogóle na stole, czy one się nigdy nie pojawiły. Ja myślę, że to jest też trochę konsekwencja, znaczy nawet nie trochę, tylko w dużym stopniu konsekwencja tego, co się dzieje z porządkiem międzynarodowym po inwazji Rosji na Ukrainę, bo to też nie można oczywiście od tego uciekać, bo nie rozmawialibyśmy o wniosku Szwecji i Finlandii, gdyby nie ta inwazja. To jest z kolei dla mnie oczywista kwestia. I, no i inna jest kwestia też taka, no właśnie na ile swoboda i takie jednak nie do końca zgodne z interesami całego sojuszu, a zgodne z własnymi interesami polityki bezpieczeństwa, takie postępowanie jak to, o którym pani mówiła, jeśli chodzi o to poszerzenie tej strefy bezpieczeństwa przez Turcję, na ile to zostanie tak jakby zauważone i dostrzeżone. Tak? Ja nie wiem, czy to jest kwestia przymykania oka, bo pamiętam, że w 2019 roku, gdy Polsce i państwom bałtyckim zależało na tym, żeby wzmocnić wschodnią flankę NATO, no to my również mieliśmy do czynienia z takimi różnego rodzaju, powiedzmy, oporem albo niejasną strategią strony tureckiej, dlatego że Turcja zwracała wtedy uwagę na tak zwaną politykę 360 stopni NATO, jeśli chodzi o zagrożenia. Czyli my patrzymy na pryzmat naszych zagrożeń z perspektywy naszego położenia geograficznego, geopolitycznego i Turcja domagała się również tego samego prawa. Więc to jest po prostu kwestia tego, że są inne zagrożenia. Dla nas największym zagrożeniem jest Rosja. A Turcja twierdzi, że Rosja natomiast nie jest zagrożeniem, tylko Syria, wojna w Syrii, ewentualnie również Kurdowie w Syrii. No dokładnie. Dokładnie tak, więc mamy pewnego rodzaju różne różnice, tak, o których trzeba być świadomymi, no i później wyciągać z tego tytułu wnioski. Ja w ogóle myślę, że to są jakby różnice, które na koniec wyszły, które są do przepracowania dla NATO na dłuższą perspektywę, jakby zauważenie tego, że jeżeli w jakiś sposób się nad tym nie pochyli, to możemy dojść do momentu, kiedy jednak faktycznie Turcja będzie się czuła pokrzywdzona, bo teraz o sobie mówi jako członek NATO drugiej kategorii, bo się jakby nie patrzy na jej perspektywę bezpieczeństwa. To, co jakby myślimy o niej lub nie, to jest jakby inna sprawa, ale Turcja ją w ten sposób postrzega.
jakby to koło się nakręca, a z drugiej strony jakby inne kraje są zniechęcone, bo one mają jakby swoje perspektywy i ta Turcja, która zawsze staje okoniem i jakby ma tutaj swoje do przegłosowania, czy jakby przedstawienia, zniechęca inne kraje. Jakby ta niechęć wzajemna się tylko wzajemnie napędza i może dojść do jakby bardzo trudnej sytuacji w przyszłości. Więc myślę, że to jest w ogóle zadanie dla NATO w przyszłości. Jak już się trochę sytuacja międzynarodowa ustabilizuje i miejmy nadzieję, będziemy żyć trochę w mniej ciekawych czasach, żeby jakby wyciągnąć wnioski na przyszłość właśnie z tego różnego postrzegania tych zagrożeń i tego, że jakby mimo tego, co się na przykład może wydawać przywódcom, to jakby każdy z tych państw jednak patrzy ze swojej własnej perspektywy. Bo tak jak dla Polski Rosja bardzo od dawna była zagrożeniem, a dla innych państw niekoniecznie się zwracało uwagę na to, że jest, a inni tego nie dostrzegają. Tak samo Turcja jakby słusznie czy nie, ale ze swojej perspektywy patrzy na to w ten sposób. Ja dziękuję bardzo panu za rozmowę, za to wymienianie się właśnie spojrzeniami na te relacje aktualne Szwecja-Turcja, dlatego że wydaje mi się, że właśnie dla takiego zrozumienia tego, co się dzieje i tego, jak to może w przyszłości się rozegrać, tym bardziej, że akurat ta kwestia jest bardzo ważna dla nas, dla Polski, jakby z naszej perspektywy. Warto jest o niej rozmawiać właśnie patrząc się z różnych stron, dlatego że wtedy znamy założenia danych państw i to do jakiego momentu są w stanie się posunąć i o czym w ogóle rozmawiamy. Bo tak jednostronnie to czasami trudno mieć wszystkie tutaj punkty, które pozwolą nam przewidzieć możliwe scenariusze. Więc ja bardzo dziękuję raz jeszcze za udział, za rozmowę i za podzielenie się tą swoją perspektywą. Dziękuję, dziękuję również. Ja na koniec może dodałbym, że oprócz tego, że mamy te powiedzmy państwowe spojrzenie na te kwestie, to jest jeszcze ta kwestia, o której pani wspomniała pod koniec, czyli kwestia organizacji. Zwróćmy uwagę i też pamiętajmy, że NATO rozszerzało się bardzo mocno, jeśli chodzi o swoje członkostwo, z 12 państw na początku do 30 obecnie, a teraz mówimy jeszcze o dwóch kolejnych. Więc z każdym kolejnym tak jakby rozszerzeniem ta liczba interesów, które będą się pojawiały w tej organizacji, będzie rosła, ona nie będzie malała. Więc tak. to też może być ciekawy punkt. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również wszystkim Państwu i zapraszam jakby na kolejne odcinki właśnie podcastu, gdzie będziemy rozmawiać o Turcji i o jej relacjach z różnymi państwami, z różnymi organizacjami, ale próbując właśnie uchwycić te wszystkie zawiłości, patrząc się z różnych stron. Dziękuję bardzo.